Witam serdecznie na moim kanale. Z tej strony Centurion. Z tamtej strony jesteście wy. No i to tak jakoś wyszło, że dzisiaj wyszedłem do lasu, no pod wieczór. No ale jeżeli chcecie zobaczyć coś, to normalnie patrzcie. Jak ktoś czytał Tolkiena, to normalnie na niebie to Mordor. No ale nic. Chodziło się i w taką pogodę, prawda? Pamiętacie, jak kiedyś mówiłem, że zmotywował mnie na przykład do wyjścia Jacek, Forestman. Dzisiaj tak mnie trochę Tomek właśnie Forest zmotywował. W zasadzie rano żeśmy rozmawiali przez telefon, ale niestety nie trafił Tomasz, bo ja akurat miałem czynności służbowe, że tak powiem. A potem gdzieś już odpoczywałem i w sumie nawet niekoniecznie planowałem dzisiaj wyjść, chociaż mnie korciło, powiem tak. No ale Tomek wrzucił film. No i wodę mi zagotował, słuchajcie, bo zawsze jak ja widzę ostrze, jakieś fajne, dłuższe czy coś, Ontario na przykład dzisiaj Tomasz prezentował. Tak umówiliśmy się, słuchajcie, nie wiem czy tu mnie widać, bo tu ciemnica jest. Zaraz zobaczę, czy coś widać. No coś tam widać. Ważne, żeby było słychać. To się umówiłem, że pociągnę ten temat. Może niekoniecznie samego noża Ontario Rad 7, który jest fajnym nożykiem i rzeczywiście jest taki porównywalny do SI6, aczkolwiek jest jakieś 2 cm dłuższy. No i co w związku z tym? No to, że temat nożyków no jest taki, jaki jest. Słuchajcie, muszę zabrać myśli, bo taki jakiś jestem śniący jeszcze chyba. Deszcz zaczyna padać. No ja mam wilka w plecaku i herbatkę. Może rozpalę. Tak a propos, nożykiem na dzisiejszy dzień jest Condor Moonshiner, słuchajcie. To jest piękne narzędzie bardzo. Czekajcie, patrzę, bo tutaj normalnie dzisiaj zwierzęta hasają. Moment, sorry, słuchajcie. Wezmę, schowam sobie nożyk. Mogłem pauzę zrobić, ale kanał Centuriona to często na żywioł właśnie idzie. W nagrodę wam pokażę piękną jarzębinkę. Jest sobie jarzębinka. Poszukam miejsca na rozpalenie wilka gdzieś, słuchajcie, i tak dalej. No, Bushcraft Barbie. Fajnie to Tomek powiedział. Wiecie co, on tak chyba nie dopowiedział, zawsze może to zdementować, ale może to w komentarzu zrobić, może na swoim kanale. Zobaczcie, skrzyżowanie znowu. Sorry, że tak wątki przerywam, ale ja tak mam. Umysł pracuje na wielu płaszczyznach, ale dobra, nieważne. Chodzi o to, że ja i Tomek na przykład jesteśmy takimi koleżkami, którzy gdzieś tam w jakiś sposób pogodzili się z duchem czasu, z kamerą w lesie, do której się idzie i gada. No i, że tak powiem, no prowadzenie kanału jest fajną rzeczą, bo można docierać z tym do ludzi. O, do ludzi można docierać. Uważamy, że takie docieranie do ludzi po prostu jest
zachętą do tego, aby ludzie stawali się lepszymi i pozytywniejszymi. Tak bym to ujął. Słuchajcie, chyba w ostateczności wyląduję na swoim takim tradycyjnym miejscu, ale dobra, do rzeczy. Tak, no bo jeżeli chcemy kogoś zarazić czymś pozytywnym, to oni skoro tym się zajmą, to nie będą się zajmować czymś negatywnym, czymś szkodliwym, czymś złym. Może na przykład ktoś, kto nie uprawia, że tak powiem, z pasją tak zwanego bushcraftu, albo nie użytkuje z pasją rzeczywistości leśnej, jak ja to lubię nazywać, bo Tomasz na przykład poruszył temat zawodowego zajmowania się bushcraftem. No to wiadomo, że to wszystko musi być super, ekstra profesjonalnie poskręcane, posklejane i tak dalej. A w pewnym momencie, jak się robi coś tak trochę na żywioł, jak ja to robię, czy Tomasz, jest czasami ten klimat. Słuchajcie, zobaczcie takie miejsce znajome. Tam, tu, zobaczcie, jak to wszystko pozarastało. Jeszcze jakiś ptak tutaj się burzy, że ja tu przyszedłem. A w sumie on tu jest gospodarzem. Dobra, słuchajcie, no ja coś zrobię i spróbuję. Tutaj, jak widzicie, kiedyś mogliście widzieć, chyba ze 3 lata stoją te konary tu. Kiedyś były 4. Ja sobie tutaj, jak widzicie, o noże testuję, prezentuję i różne takie tam rzeczy robię. Dobra, żebym się nie rozkojarzył. Słuchajcie, leśni druchowie, zrobię pauzę, rozstawię sobie wilkę, jakąś herbatkę porobię i co? Spróbuję dokończyć temat, może mi wyjdzie. Mrówki. No ładnie pozarastało, słuchajcie. Widzicie tam to łyse drzewo? Tam jest przystań kruków. Lubią potem odlatywać w tamtym kierunku. Dobra, biorę się za robotę, słuchajcie. Piękny, naprawdę. Condor Moonshiner, piękny, piękny, naprawdę nożyk. Wezmę tą kamerę troszeczkę, o tak jakoś, żeby było mnie widać. Nie wiem, czy nie będzie takiej sytuacji, że tu mnie deszcz nie zastanie. Ale nic. Damy radę.
Na szczęście ten czajniczek firmy Eagle, czyli orzeł z języka angielskiego, to jest taki czajniczek, słuchajcie, że naprawdę bardzo, bardzo szybko robi swoją robotę. Także jeszcze raz, Tomku, dziękuję Ci za ten po prostu wspaniały prezent. Tomek czasami, słuchajcie, wspomina o druhu swoim serdecznym Arturze, z którym się wymienia na nożyki. Ja też tak mam jakoś, że lubię dać komuś prezent. I tyle. To korku dzwoni. Znakomity nożyk, słuchajcie, naprawdę. Żeby wilka zasilić, trymiga. Jakieś takie rzeczy tnie bez żadnych problemów. Parę klocków i tyle. Słuchajcie, Tomek, tak kontynuując temat, powiedział, że jemu w lesie wystarczy, w polskim lesie, Victorinox. Widziałem pod jego filmem komentarz też kolegi naszego, Grzesia Piaseckiego, który powiedział, no i więcej nie potrzeba. I to jest prawda, bo tak naprawdę zobaczcie, ja tutaj mogę małych patyczków nazbierać i każdy użytkuję tą rzeczywistość, czy ten tak zwany cały bushcraft, tak jak lubi, bo chodzi o to, żeby to sprawiało radość, czyli coś trwałego, i przyjemność, czyli coś na daną chwilę, coś, co pozostawia taka przyjemność, wspomnienie miłe. I ja na przykład po prostu lubię, tak jak powiedziałem na poprzednich filmach, lubię po prostu nożyki i lubię po prostu poużywać tego narzędzia. Jak trzeba było obierać ziemniaki gdzieś, to ja się zawsze pisałem. No i teraz pytanie, co to będzie? Deszcz pada. A niech sobie pada. Najwyżej zmoknę. Nie pierwszy raz. Zresztą na moim kanale jest film, jak poszedłem sobie do lasu i zrobiłem sobie jajecznicę w deszczu. I była dobra.
Jednak gaśnie. No zobaczmy, co to z tego wyjdzie. No, może coś z tego będzie. Słuchajcie, a propos tak Barbie Bushcraft, tego terminu, którego Tommy użył, to spróbuję przypiąć w komentarzu albo w linku pod filmem. Pokażę wam film, znaczy podlinkuję wam film, gdzie pewna kobieta, Amerykanka, ja nawet nie wiem, jak ona ma na imię, natknąłem się jakiś czas temu na nią, ponieważ ona prezentowała nóż, który też korci mnie, to jest Essie, podobno się wymawia Hunglas. Niektórzy mówią Junglas, no bo tak jak dżungla, jungle. Essie, nazwijmy to Hunglas, ona tak mówi dwa. Hunglas 2. Bardzo naprawdę sympatyczny, fajny nożyk z kategorii takich noży jak tutaj prezentowany Condor Moonshiner. No i cóż, no korci mnie do kolekcji, być może go nabędę. Chociaż rzeczywiście połowę ceny kosztuje
nożyk, który się nazywa na przykład, tak nawiązuję już do tego Ontario, o którym Tomek mówił, RT RAT, tak. Moment. Ontario RAT, tak, 2. 26 cm. No, jakby 21 miał, no to sam raz, ale okej. Słuchajcie, niech ja wezmę tylko. Zaleję z lekka. Przygotuję sobie tutaj to, co trzeba, wszystko i będzie ok. No i dobra, słuchajcie, no można tutaj już zacząć powoli deliberować na jakiś temat, który postanowiłem podjąć. Dziewczyna, chyba kanał prowadzi, chyba Survival in Wonderland. W sukience chodzi, pochwę od tego Essie Junglas 1, bo oba prezentowała. Prezentowała też piękny nożyk Essie 6, wyrażając się o tym nożyku w superlatywach. No, ja potwierdzam jak najbardziej, noże Essie. Piękna rzecz. I tam jest właśnie taki pink bushcraft. No i słuchajcie, no to jest kobieta, chociaż dosyć taka solidna z postury. Jakby komuś tam z łokcia walnęła albo z bani, no to może by i skutek był. Zobaczycie sobie, jak będziecie mieli chęć. No i tyle. Tak. Jeżeli chcemy zarażać kogoś swoją pasją, to jest znowu ten ukłon do sformułowań Tomka. Padło gdzieś tam powiedzenie, że to Centurion ma swoje powiedzonka, ale Tomek też ma swoje powiedzonka, a ja jako kontynuator tej myśli, która się ukazała dzisiaj na jego kanale, to chcę dodać tyle, że jeżeli, słuchajcie, jeżeli chcemy kogoś zarazić czymś pozytywnym na przykład i uważamy, że jest to dobre, niech się odymi, to powinniśmy unikać wszelkich symptomów, które mogłyby nasunąć skojarzenie, że to, co robimy, jest w jakiś sposób nienaturalne, że jest w jakiś sposób sztuczne. No bo to najprościej mówiąc odstręcza. I jakby to na przykład byłby różowy pink bushcraft albo bushcraft harcerski w białych rękawiczkach, gdzie jest tylko podane, jak należy się zachować w jakiejś sytuacji, albo dane techniczne sprzętu. No to jest to pozbawione takiego serdecznego, sympatycznego wymiaru, o jaki na przykład chodzi, nie wiem, w moim użytkowaniu rzeczywistości leśnej, albo jeśli ktoś tak chce nazywać, to w wydaniu mojego bushcraftu, tak bym to nazwał. I nie trzeba tutaj naprawdę nie wiadomo czego mówić, bo zobaczcie, że są osoby, które może nie mówią tak dużo o tym. Weźmy na przykład może panią profesor, nie? Ona może tam nie mówi zbyt dużo, coś tam powie fajnego nieraz, ale jest naturalna i wszyscy to, którzy mają sympatię do Basi, wyczuwają to, tak? Ja poza tym sam też daleki jestem od zawierania znajomości rzeszą ludzi, to po pierwsze, a po drugie z ludźmi, którzy są w jakiś sposób, no nie wiem, sztuczni.
słuchajcie, no nie ma sensu. Ale są tacy, którzy są sztuczni, bo jakąś korzyść na przykład z tego mają. Zostawmy. Coś pozytywnego, nie? Wilk pracuje, wilk dymi. To jest fajne. Wilk sprawi, że centurion za parę chwil napije się herbatki, a deszczyk już przestał padać. O, jaszczurka. Nie boi się. Taka. Fajna rzecz, tak sobie wyjść i poużytkować rzeczywistość leśną. No i dobra, kochani przyjaciele lasu, nie chce mi się zszywać tego i w jeden film ubierać, więc zrobię dwie części. W drugiej części będę chciał na parę komentarzy odpowiedzieć. Na ogół odpisuję, ale jakiś jestem jakiś taki, że nie chciało mi się. Wierzcie mi, że ja zawodowo muszę sporo pisać i odpisywanie czasami to jest takie wyzwanie małe dla mnie, no ale szacunek należy się przecież dla was, kochani druhowie serdeczni, leśni. Ta jaszczurka nie chce uciec. Więc zrobię tutaj zakończenie pierwszej części i rozpoczniemy od ujęcia tego, które tu widzicie. O. Zapraszam do następnej części.